Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Farid, to jest kolejny odcinek serii Pogramy w Terrarię. W tym odcinku pokonamy bossa, który nosi nazwę, mam nadzieję, że pokonamy, bossa, który nosi nazwę Wall of Flesh, czyli mur. Takiego niejego mięsa z zombiaków, albo bardziej flak. Flesh to chyba flaki. A więc tak, jak widzicie, pierwsze to trzeba wiedzieć o tym, żeby jak się przygotować na pokonanie tego bossa. No to oczywiście mieć taką w miarę długą platformę wzdłuż piekła, mniej więcej 800 bloków powinno wam wystarczyć, ale jeśli ktoś na przykład ma słabszy ekwipunek, no to więcej nie zaszkodzi. Drugą rzeczą, jaką trzeba wiedzieć, co trzeba mieć na tego bossa, no to oczywiście mikstury lecznicze. Można wziąć sobie te na 100 życia, bo myślę, że wam tyle wystarczy. Boss nie bije aż tak dużo, jeśli będziecie przed nim w miarę sprawnie uciekać. Następną rzeczą, jaką wypadałoby mieć, no to oczywiście to, co widzicie teraz, czyli spajki bole, rozrzucać. Ponieważ jeśli boss leci, no to oczywiście to mu zadaje obrażenia. I pierwszą rzeczą, żeby przyzwać tego bossa, potrzeba mieć z Voodoo Demona laleczkę Voodoo Guide'a, która pozwoli nam na właśnie zabicie, znaczy na przyzwanie tego bossa. A jeśli wam się tego nie uda wydropić, no to musicie siedzieć i czekać, aż się w końcu zrespi ten demon. Ja przynajmniej miałem tak, że myślałem, że a do niczego to mi się nie przyda ta laleczka, wywaliłem wszystkie, a potem jak chciałem sobie z nim zawalczyć właśnie z tym bossem, no to nie było takiej możliwości, musiałem siedzieć i farmić po prostu. Drugą rzeczą, znaczy kolejną rzeczą, bo raczej nie drugą, jaką by się przydało mieć, no to oczywiście jakaś broń dystansowa. Ja mam tutaj w tym przypadku mini szarka, ponieważ myślę, że to jest najbardziej szybkostrzelna broń w waszym zasięgu, że tak powiem. Jak widzicie, obrałem taktykę, aby rzucać w bossa granatami. Myślę, że mi 70 wystarczy, no a jeśli nie, no to trzeba będzie rozwalić bossa z czegoś innego. No i myślę, że tyle. Przy okazji jeszcze wyposażę się w jakieś potionki, na przykład na większą obronę. No i przynajmniej zbroja z demonitu myślę, że wam wystarczy. Również przydałaby wam się, jeśli macie jakaś różdżka, która wali magicznymi obrażeniami na dystans, czy też na przykład takie to coś, co wyleci z demona, taka księga z umiejętnością, takie kręgi się robią. No ale wracając już do bossa, to co powinniście mieć na niego, no to już wam mniej więcej powiedziałem. Kolejną rzeczą, co musicie wiedzieć o tym bossie, no to z czego on się składa. Boss się składa z dwóch gałek ocznych i jednego pyska, paszczy, coś takiego. Tylko właśnie te trzy miejsca dostają obrażenia, jeśli macie właśnie walczyć, no to pamiętajcie, żeby właśnie strzelać w tamto miejsce, a nie na przykład sobie po całym ciele bossa, ponieważ nie będzie dostawał obrażeń. I przez to możecie przegrać oczywiście. Oczy strzelają takimi laserami, jak możecie zauważyć, walą około 30 obrażeń w zależności od obrony. Również na początku, gdy boss się zostanie przyzwany, przed nim lecą takie jakby usta mniejsze. Się nazywają The Hunger, tak? Hungry, Hunger. To są po prostu, tam chyba mają około 240 życia, nie wiem dokładnie, teraz kurczę skupiam się na bossie. Ale coś koło tego, no i musicie to najpierw rozwalić dopiero potem. Boss również nie robi zbyt dużego damage'u, jeśli będziecie uciekać przed laserami. I takie jakby mniejsze robaki z niego wyskakują. I myślę, że wam się uda pokonać. Jak widzicie, już udało mi się w końcu zabić tego bossa. Nie było zbyt trudno, ponieważ no, miałem dobre wyposażenie, w sensie granatów dużo i tych spajki boli. No i to, co wypadło z tego bossa, no to oczywiście gold coiny, Pow Hammer, czyli taki jest, no, oczywiście topór, tak, topór,
Nie, hammer to jest młot, tak. Młot wypad, który jest taki do... Można nim oczywiście zabijać na przykład zombiaki bądź inne takie tam potworki, ale również jest taki silny, że może rozwalić demon altar, który na przykład demon altara innymi młotami nie można było zniszczyć, no tylko tym właśnie pałhamerem. Jest 100% szansy właśnie, że on wypadnie, więc nie musicie się martwić, że nie będziecie tego mieli, ponieważ jest on moim zdaniem potrzebny do dalszej gry, aby cokolwiek właśnie na tym świecie robić. No jeśli już pokonacie tego właśnie bossa, czyli Wall of Flesh, no to oczywiście na świecie zaczyna wam się tak zwany hard mod, czyli po prostu Corruption i nowy biom The Hollow się rozprzestrzenia bardzo, bardzo szybko. Na The Hollow no to znajdziecie różne ciekawe przedmioty bądź też potwory. Również właśnie te dwa biomy zajmują pustynie i właśnie te pustynie tam się respią czarne i białe mumie, że tak powiem. Również w tym odcinku spróbuję znaleźć właśnie The Hollow. No i to by było chyba na tyle, co powinniście wiedzieć o tym hard modzie. Również nowe mobki się respią i możecie w ruinach bądź w jakichś jaskiniach lub dungeonach znaleźć takiego potworka jak, znaczy nie potworka, tylko NPC-a, jak Wizard, czyli czarodziej. Tutaj widzicie, zrobiłem cięcie, żeby właśnie zaprowadzić was do tego biomu. Nie jest on strasznie daleko, więc nawet niepotrzebnie to robiłem, no ale okej. Ale wracając, no to możecie znaleźć tego właśnie czarodzieja. On sprzedaje wam różne magiczne przedmioty, jakieś zwoje, księgi z czarami i tym podobne. Również u was mieszka. Jeśli wam zginie, no to po prostu musicie znaleźć sobie nowego. Co jeszcze mogę powiedzieć? NPC teraz sprzedają wiele, wiele więcej przedmiotów i wiele ciekawszych. Na przykład, który tam chyba merchant sprzedaje jeszcze music disc, tak? Czyli płytę grającą z muzyką. A właśnie szafę grającą możecie kupić u Wizarda. Dobrze, tutaj jak widzieliście, no to przed chwilą pokonałem nowego mobka, który nosi nazwę Pixie. Jest to taki latający duszek światła. Z niego wypada Pixie Dust, no i oczywiście pieniądze. Coś mogę o Pixie, ogólnie o mobkach w The Hollow. Na razie no to pierwsze no to są właśnie The Pixie. Potem będą również jednorożce i oczywiście mumie. Tak samo więcej mobków będzie w The Corruption. Jest nowy mobek, który nosi nazwę The Corruptor, tak? Corruptor. Również są takie, jak na przykład w dżungli możecie zobaczyć takie jakby jedzące rośliny ludzi. To właśnie są w The Corruption takie same, tylko że właśnie więcej jest odkrytych takich miejsc z krwią i tak dalej. No zepsute takie, bardziej wersje tego co w dżungli występuje, takie rośliny. Przed chwilą właśnie niszczyłem ten stary generator kobla, ponieważ mi, znaczy nie kobla, cały czas mi się z Minecrafta myli, obsydianu. A teraz właśnie zaczyna się noc, porozmawiam z guide'em i zobaczę co on mi powie na temat właśnie co można zrobić z tego Pixie Dust i innych właśnie przedmiotów, które mi nowe dropły. Również myślę, że nie wiem czy teraz akurat w odcinku, czy w następnym, czy między odcinkami rozwalę sobie parę demon altarów. Co prawda nic z nich nie wypada, no ale za to jest taka jedna rzecz, która się dzieje, czyli że pojawia się za zniszczeniem pierwszego demon altara, pojawia się na świecie taka ruda jak kobalt. Potem za zniszczenie drugiego altara pojawia się chyba Mithril, no i za zniszczenie trzeciego pojawia się Adamyt czy Ametyst.
chyba ametyst, mi się tak właśnie wydaje. Chociaż pewien na 100% nie jestem. Jak widzicie, akurat tam się, tak się nam złożyło, że Blood Moon wyszedł. Pokażę wam nowe mobki, które na hard modzie podczas Blood Moona czy też nocy potrafią wyjść na zewnątrz. Pierwszą, właśnie pierwszym mobkiem to są takie chodzące zbroje, Posset Armor. Je bardzo trudno pokonać moim zdaniem, ponieważ najskuteczniejsze jest, myślę, jakieś czary z magii na przykład, nie wiem, to co z demona leci, ta księga czarów. Kule od na przykład właśnie karabinków prawie nic im nie robią, ponieważ sobie właśnie czytałem, to wiem. Dlatego też najlepiej używać przeciwko nim jakichś czarów bądź obszarowych mieczów i innych takich rzeczy, które na przykład podpalają. Tutaj również widzieliście drugiego mobka, czyli takie bardziej większe oko niż zwykle się pojawiało podczas nocy, no i większe niż Eye of, i mniejsze niż Eye of Cthulhu. Z niego dropią również pieniądze, soczewki. Ono ma właśnie takie dwie fazy, jeśli połowę mu tam zbijemy życia czy coś właśnie w okolicy połowy, to z niego właśnie on się przemienia ze zwykłego oka na z taką paszczą, tak jak ma takie fazy jak Eye of Cthulhu. Czy tam Cthulhu, to zawsze nie wiem, bo Cthulhu to jest właśnie po angielsku, to ja bym się chciał czytać po angielsku, a po polsku jest właśnie Cthulhu. Kolejnym mobkiem, jaki właśnie występuje tutaj, to jest Roach, czyli cień. Tak? Roach to jest gniew. Chyba cień też. Tak. No i on ogólnie potrafi przenikać przez ściany oraz dostaje takie same obrażenia mniej więcej jak ta zbroja i ma mniej więcej tyle samo życia. Następnymi mobkami są oczywiście zombiaki. I co jeszcze mogę tutaj powiedzieć o tej, o tym evencie? No i chyba tyle, bo również potrafi wam się pojawić wilkołak właśnie w taką noc. Te mobki oczywiście wam potrafią zabić NPC-ów, dlatego też są moim zdaniem niebezpieczne. I chyba tyle by było. W następnym odcinku myślę, że właśnie zajmiemy się na przykład zrobieniem lepszego ekwipunku. Głównie mówię to o tym, jak pokażę wam, jak nakopać sobie dużo Hellstone'a w taki fajny sposób. Oraz po prostu zrobimy sobie ekwipunek już właśnie z Hellstone'a, czyli myślę, że zbroję całą, cały set. I przynajmniej miecz i kill-off, ponieważ kill-off będzie nam potrzebny do kopania tego właśnie kobaltu. No a miecz będzie, jeśli już zdobędziemy takie coś jak Blade of Grass, znaczy zrobimy, no to oczywiście będę miał też taki ulepszony miecz, który składa się z czterech broni, właśnie dwóch mieczów, tego z Hellstone'a, z dżungli i właśnie tego z demonitu oraz takiej włóczni jakby, która znajduje się mniej więcej u szkieletrona w locha. Najczęściej się tam ją znajduje. Może też w następnych odcinkach pokażę wam Floating Island oraz jak je znaleźć. Jeszcze dopowiem taką rzecz do tego odcinka, że właśnie wszystko to, co na hard modzie występuje, to właśnie występuje na jednym świecie, aktualnie na tym, na którym po prostu zabiliśmy Wall of Flesh, czyli nie musicie się martwić, że na przykład będzie wam za trudno grać na właśnie na takim świecie i na przykład jeszcze nie pokonaliście szkieletrona, już macie zamiar zniszczyć właśnie Wall of Flesh i wam się to uda i będziecie mieli słaby ekwipunek. Dlatego też możecie sobie śmiało wrócić na inny, tam zacząć mniej więcej większość rzeczy od nowa.
No i to by było chyba na tyle. Jeszcze tutaj pokazuję wam jednego mobka, czyli takiego klauna. On rzuca w nas bombami, które po prostu rozsadzają całą okolicę, przez co potrafi być naprawdę denerwującym mobkiem. Dobrze, a więc to by było na tyle. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, że jakoś strasznie nie lamiłem, chociaż ani razu nie dead, wow, nie? Do następnego odcinka, pa pa.